Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Lankor. No i dzisiaj się udało wyjątkowo wcześnie. Miałem dzisiaj tylko pół dnia pracy, tak więc mogę jak najszybciej Wam dać informacje na temat nowych patch notes'ów. Tak więc zaczynamy. Oczywiście zaczynamy od tego najważniejszego, czyli nowe eventy. Czyli jak byliście do tej pory przyzwyczajeni, a nowi może o tym nie wiedzą, jest nowy event dotyczący klas, które otrzymały Succession, czyli Witch oraz Wizard. No i oczywiście, jak będziemy levelować te postacie, albo jeżeli ktoś ma już zlevelowane powyżej tego poziomu, to będzie otrzymywał wszystkie te nagrody. Tak więc, jeżeli nie macie tych klas, możecie sobie zacząć od nowa i oczywiście otrzymacie nagrody. To nie jest tak, że zrobicie Wizard oraz Witchkę i dostaniecie dwa razy. Tylko jedynie za jedną z tych klas postaci, tak więc nie kombinujcie. A my oglądamy teraz, co przygotowali dla nas dalej. Czyli Adventure Log walentynkowy, czyli do tego też jesteśmy w miarę przygotowani, bo bardzo często się pojawia Death's Log czy inne. I tym razem przygotowali dla nas coś takiego na walentynki. A przynajmniej, żeby to tak brzmiało. No i wystarczy robić questy, które tutaj możecie zobaczyć nazwy. I takie są oto nagrody. Podejrzewam, że nie są one trudne. Nie ma tutaj opisanych tych questów, tak więc musimy sprawdzić, jak to wygląda w grze. Wystarczy zakładka quest, to jest najczęściej pod O. I potem event quest, ostatnia zakładeczka w tym oknie i będziecie mogli znaleźć te nowe questy. Lecimy teraz dalej i chyba to jest ostatni. Fairy Faves, czyli czekoladki będą wypadać, ale uwaga, tylko i wyłącznie z polowania na ule, czyli tak jak tutaj widzicie, niektórzy wiedzą o co chodzi. Takie ule pojawiają się w takich lokalizacjach. Najbliżej jest koło Veli, czyli pomiędzy Heidel a Velią jest taki mały obszar, taki las i tam się pojawiają te ule. Również koło Florin, Grana oraz Ber. Tutaj macie dokładnie opisane lokalizacje, tak więc na mapie możecie znaleźć. Tak wyglądają ule, one pojawiają się na drzewach i żeby je zrzucić, trzeba do nich strzelać. A żeby strzelać, to musicie sobie kupić strzelbę. Najprostszą strzelbę możecie kupić prosto od NPC-ka, jeżeli chcecie nieco mocniejszą, żeby ten ul na przykład spadł po pierwszym strzale, a nie po trzecim. No to będziecie mogli kupić takie coś z marketplace lub sami enchantować. To jest bardzo łatwe do zrobienia. Kolejna sprawa, będziemy mogli zebrać Sweet Honey Wine. To jest winko, które można szybko levelować wasze wróżki. Przy okazji, za niedługo pojawi się też poradnik dotyczący wróżek, jak to działa, jak to w ogóle znaleźć. Niektórzy może nie wiedzą, że takie coś istnieje. Ale póki co zajmiemy się tutaj zmianami. Dzięki temu będziemy mogli otrzymać Sweet Honey Wine. No i dzięki temu będzie można łatwiej ją levelować. I nie wiem, czy to będzie na stałe. Raczej nie. Teraz sobie sprawdzimy. A nie, to będzie do 26 lutego, łącznie z tymi ulami. I teraz możemy wymieniać. Jakby, jak to teraz powiedzieć, wróżki, które nie zostały użyte, to tak. No i czyli od najgorszej wróżki, czyli powiedzmy ta, co ma dwa skille, to otrzymujemy Sweet Honey Vine razy jeden, a jeżeli wymienimy tą najlepszą, czyli Radiant, ona bodajże ma 5 skilli, no to otrzymamy za nią Sweet Honey Vine razy 10 i dzięki temu będziemy mogli sobie przylevelować inną wróżkę szybciej. Również pojawi się coś takiego jak Fantastic Honey Wine, czyli jeżeli użyjemy Simple Cooking i w Processing Window przy Simple Cooking wybierzemy Chocolate Beehive razy 10 oraz Sweet Caution oraz Sweet Honey Wine razy 1 otrzymamy Fantastic Honey Wine. Niestety nie ma tu napisane. Aha, to nic nie daje, tylko po prostu to trzeba zbierać. Przepraszam, myślałem, że to jest coś lepszego od Sweet Honey Vine, a tak naprawdę to trzeba to zbierać. Jeżeli uzbieramy tego 30, to otrzymamy coś takiego jak Stella's Spirit Stone. Będzie to przydatne dla life skilla. Czyli jak widzimy, Alchemy Cooking Time minus 1 sekunda, Processing plus 11%, Gathering plus 2%, a co najważniejsze chyba z tego wszystkiego, to jest Life Skill Mastery plus 100 w trakcie trwania
tego buffka. No i niestety nie jest on na stałe, tylko ma max durability 50. I tego przedmiotu niestety nie da się w żaden sposób regenerować, czyli macie na to 50 użyć, 50 użyć razy 5 minut. I to by było na tyle, tak więc możecie zrobić tego kilka i wtedy będziecie mieć to na więcej razów, tylko że no, jak zużyjecie, no to po prostu do wyrzucenia. Kolejna sprawa, zostały odświeżone Loyal Attendance Rewards, bo wczoraj chyba było jako ostatni dzień do zdobycia z ostatniego kolanderzyka. No i macie czas do 18 marca, żeby wszystkie te nagrody tutaj wybrać. Oczywiście na końcu jest Shakatu, fajny accessory box. I tutaj zdziwienie, zamiast memorków to jest Sweet Honey Wine, tak więc no ciekawe, czy te kalendarzyki dają nam jakby pogląd na to, co będzie się pojawiało w następnych tygodniach, bo jak możecie zobaczyć, tu są itemki do prób na te dziewiątki, czyli na Dreamy, jeżeli chodzi o konie. Tak więc może chcą nam przez ten kalendarz coś przepowiedzieć, ale okej, ja nic nie wiem. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowe eventy. Teraz, jeżeli ktoś się bawił Black Spirit Adventure, czyli kostką, tą, która była dostępna przez 2 albo 3 tygodnie, powinno być na naszych mailach, bo ja też z tego korzystałem, gold bary, czyli pieniądze. W zależności od tego, ile zrobiliście rund, tyle można było wygrać. 10 albo 100 milionów bodajże było chyba za 5 rund, coś takiego, nie pamiętam teraz dokładnie. Teraz jeżeli chodzi o zawartość, czyli pojawiła się wczoraj lub przedwczoraj informacja, że Dark Rifty zostają zamykane. Nie wszystkie, tylko te tutaj wymienione, czyli Gia, Dastard B, Gehaku, Mogulis, Ancient Puturum oraz Ahim Gryphon. W związku z tym, że pojawi się jakiś Dark Rift Contraction Expansion, czyli prawdopodobnie będą to w jakiś sposób rozszerzać i niestety z niewiadomych przyczyn akurat te Dark Rifty są zamknięte, czyli jeżeli nie zrobiliście ich przed tą przerwą, to zostały stracone niestety i nie będą się od tego momentu pojawiać do następnej informacji. Kolejna sprawa, to troszkę się pozmieniało, jeżeli chodzi o Siege, czyli Conquest Wars. Będzie zwiększone HP od 500 do 5000. I teraz, o ile dobrze to przeczytałem i zrozumiałem, bo oni bardzo często zamiast to normalnie napisać, to bardzo zawijają wszystko w bawełnę. Czyli to ma działać tak, jeżeli pierwszy raz idziemy, toczymy walkę na Siege'u, czyli chcemy przejąć terytorium, to maksymalne HP jest zwiększone o 5000, o ile dobrze zrozumiałem, o 5000. I teraz, za każde utrzymanie regionu, czyli na przykład nie przegraliśmy, a utrzymaliśmy region, spada o 500, czyli następnym razem maksymalne HP będzie zwiększone o 4,5. Jeżeli następnym razem uda się utrzymać, to o 4000, 3,5, 3000. No i jeżeli dalej w dalszym ciągu, to może spaść aż do zera, czyli tego bonusu nie będzie w ogóle. Tak więc no, chcą zachęcić chyba do Siege'ów. Wiadomo, na Siege'ach jest bardzo dużo osób i bardzo szybko się spływa, że się tak wyrażę, od damage'u i tak dalej. Tak więc naprzeciw temu chcą jakby zwiększyć naszą przeżywalność. Co może oznaczać, że niektóre osoby będą mogły mieć na przykład 10 000 HP podczas Siege'a. No ale czy to pomoże im przeżyć, bo w trakcie tych wszystkich zmian, tych sukcesjonów, no to bardzo wiele klas po prostu one-shotuje bez względu na to, ile kto ma HP, jak nie, no to spadnie na pół kombu, tak więc no nie wiem, czy te zmiany robią duże różnice, szczególnie na Siege'ach, gdzie po prostu jedna grupka spotyka drugą i po prostu kto ma więcej szczęścia albo PA, ten wygrywa, tak więc no zobaczymy, czy to coś pozmienia. Dodatkowo jeszcze maksymalne HP na Node Warach zostało zwiększone o 500, czyli każdy, kto uczestniczy w Node Warach, będzie miał zwiększone HP o te 500. Barterii pojawia się w Guild Rank. New Adventure Lock, czyli ten walentynkowy lock, pojawia się. Został dodany. Aha. I teraz troszeczkę się pozmieniało w Devs Encyclopedia. W szóstej książce, zakładka czwarta, wystarczy zbierać jeden typ przedmiotu zamiast dwóch, bo tam chyba trzeba było zbierać po dwa
dwie sztuki tego samego rodzaju, tak więc jeżeli ktoś tego devs nie zrobił lub jest w trakcie, to nie musi tak dużo tych itemów teraz zbierać, tak więc warto sprawdzić, co się pozmieniało. Zmieniło się też jakieś client memory was optimized, nie wiadomo co to znaczy, że pamięć gry została zoptymalizowana, ale w jaki sposób i co to nam da, to nie wiadomo. Może chodzi o te po prostu leaky, jeżeli chodzi o pamięć, czasami BDO potrafi zżerać i 4, 5, a nawet 10 giga, jeżeli na przykład zostawimy przez noc i ta gra crashuje, tak więc podejrzewam, że w FPS-ach nic to nie zmieniło. Teraz następna sprawa, czy coś się pozmieniało tutaj ciekawego. Przepraszam za ten mój wybuch dziwnego śmiechu, ale jeżeli chodzi o Arduanata, czyli to był nie jednorożec, tylko Pegas, tak, Pegas. Kolor zębów jest teraz biały, a co wcześniej miał żółty. Nie mył zębów, umyli mu, nie mam pojęcia, ciekawe to jest, bardzo ciekawa zmiana, to jest zmiana numer jeden i chyba dam to jako tytuł tego filmiku. Dobra, teraz zmiany klas, jeżeli chodzi o Warriora, dostał troszeczkę buffa, troszeczkę nerfa, wydaje mi się. Ciężko mi tu stwierdzić, co jest dobre, co nie, bo nigdy nie grałem Warriorem, tak więc warto sprawdzić to samemu. Zostawię oczywiście linka do tych patch notesów w opisie tego filmiku, tak więc będziecie mogli sobie tu sprawdzić. Ale wydaje mi się, że więcej dostał buffa, bo tutaj troszeczkę zwiększone są skille. Na przykład ma dwa uderzenia więcej w jednej skillu i tak dalej. Tak więc możecie zobaczyć Flow Armor Break 653 razy 3 było, teraz jest razy 5, tak więc troszeczkę więcej hitu podczas jednego skilla może używać. Valkyria. Nie ma dużo zmian, Witchka oczywiście oraz Wizard mają dodane questy, jeżeli chodzi o Succession, musimy zrobić małe questy, żeby mieć dostęp do zakładki Succession, czyli jeżeli ktoś chce tą drugą wersję waszej klasy wypróbować lub zostać na niej, no to wystarczy, że zrobi quest, tam chyba na końcu dostaje się reset skilli i może wszystko poukładać na nowo. Więcej tutaj dużych zmian nie ma. Jeżeli chodzi o zmianę przedmiotów, to teraz będzie można użyć Concentrated Magical Blackstone oraz Old Moon Solvent i możemy to zmienić na Shard Black Crystal Shard. No i jeżeli mamy tego więcej, no to można za jednym razem razy 10. Jeżeli chodzi o Old Moon Solvent, to można go kupić u Old Moon Manager za 100 000 silvera za sztukę. Do Pearl Shopu zaraz sobie przejdziemy. Jeżeli chodzi o interfejs, to informacje o postaci zostały troszkę uproszczone, pojawiły się jakieś ikonki nowe, żeby to okienko po prostu nie zajmowało nam dużej części gry, tak więc no, powinno być troszeczkę mniejsze. Nie wiem, dla mnie to wygląda jakby trochę to było po prostu wzięte do prasy i spłaszczone. Nie wiem, czy to wygląda ładnie, wcześniejsze nie było takie złe, ale no cóż, pozmieniali. Jedną z takich ciekawych rzeczy to będzie można było, jak możecie zobaczyć, będzie się pojawiało coś takiego. Czyli jeżeli będziemy kogoś zabijać z przeciwnej gildii, jeżeli chodzi o Guild War, to będą się pojawiać takie ikonki tutaj. Tylko teraz nie jestem pewny, czy to będzie się pokazywało dla wszystkich. Czy po prostu dla osoby, która po prostu tych przeciwników zabija, tak więc nie jest tutaj też sprecyzowane. No i tutaj już pozostałe rzeczy to już są drobne zmiany, tak więc nie będziemy sprawdzać, bo to pewnie będzie coś na zasadzie tego, że biały kolor zębów jednorożca poprawili. Tak więc sprawdźmy sobie ostatnią rzecz, a jest nią Pearl Shop oczywiście, jak zwykle. Tak więc za 5000 pereł możecie kupić zestaw z Wizard Gospi, jest to pet, którego możecie łączyć z każdym innym, w innym wypadku inny pet musi być tego samego rodzaju, czyli pies z psem, kot z kotem i tak dalej. Value Pack, Blessing of Camasylvia, Secret Book of Old Moon. Możecie kupić dwa pety, czyli Dragon Smoczek wraz z Wizard Gospi za 2200, niby 20% zeszli z ceny.
No i outfity dla Witch oraz Wizard. Możecie kupić zestaw obu za 4060. Tak one wyglądają. A tutaj co to jest? Wizard Succession Pack, czyli co, wybieracie jeden, tak? Jakoś tak dziwnie. No. A tutaj pisze, że jest tylko Wizard Classic Set, a tutaj nam pokazują Witch Wizard. Tak więc zdecydujcie się. Na pewno chodzi tutaj o wybór, plus dostajecie te bonusy. Aha, pomieszali w takim razie. Czyli zrobili dobra, dwa obrazki zrobili, czyli za 4410 macie jeden z tych dwóch. Succession Weapon Exchange coupon. Czyli możecie sobie zmienić broń. Oczywiście pamiętajcie o tym, że nie można zmieniać broni na nową klasę, która wyjdzie w ciągu 30 dni od jej wydania. Czyli no, na Guardiankę już chyba można, albo jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, tak więc sprawdźcie, kiedy dokładnie wyszła Guardianka, bo nie jestem pewny, czy można zmieniać aktualnie bronię na broń dla Guardianki. Pojawiają się Artisan Delight sztuk 50, dodatkowo bonusy Cronstone 30, Walkscry razy 10 oraz Enhancement Help Kit. Maksymalnie 10 razy możecie zakupić ten przedmiot. Resetuje się co poniedziałek, tak więc co tydzień macie 10 sztuk możliwych do kupienia. Następne to jest Witch and Wizard Outfit Category, czyli wszystko od Witch oraz Wizard, co jest w kategorii Outfit, ma 20% obniżki oraz jeżeli chodzi o wierzchowce. Valentine's Day, czyli oczywiście jak tutaj możecie zobaczyć, wszystkie bardzo czerwieniutkie, serduszkami. Oczywiście to są meble do domu za 2500 pereł cały zestaw, czyli 9 sztuk bodajże. Następnie Blazing Bundle, czyli za 100 lojalek będziemy mogli otrzymać Advice of Walk razy 10, Item Collection Scroll, Blessed Message Scroll oraz High Quality Drogbox. I będzie można to kupić raz dziennie. To jest bardzo ciekawe, bo te drogi się zawsze przydadzą. No i Item Collection Increase Scroll nigdy za mało. Daily Special, coś tu nowego mamy, czyli za 80 pereł można kupić w środę Artisia Memorki plus bonusik, Elion Steer bonus, Premium Elixir Box, czyli codziennie będzie co innego za tylko 80 pereł. I to wszystko chyba razy 2, z wyjątkiem poniedziałku, gdzie mamy jakiś Campacho Organic Fit oraz we wtorek Kompas razy 3. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że patch notes się podobały. Jeżeli nie, dajcie znać w komentarzach co nie, a poprawię to następnym razem. I mam nadzieję, że tym razem ucieszycie się, że te patch notes pojawiły się nieco wcześniej. A my się widzimy w następnym filmiku i yo yo.